Zobaczyliśmy apostołów, którzy wraz z Maryją oczekiwali i otrzymali Ducha Świętego. Dziś święto Matki Bożej, Matki Kościoła. Jesteśmy uczestnikami ponownego zesłania Ducha Świętego. Będziemy świadkami tego wydarzenia poprzez bierzmowanie sześcioro przedstawicieli naszej parafii. Sakrament bierzmowania w Bazylice Metropolitalnej we Lwowie. 6 czerwca o święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła sześciorgo młodych serc parafii katedralnej przyjęło sakrament bierzmowania z rąk księdza biskupa Edwarda Kawy. W swoim przemówieniu biskup Edward podkreślił ważność świadectwa wiary młodych ludzi w dzisiejszym świecie. On także życzył młodym darów Ducha Świętego, aby towarzyszyli im przez całe życie. Po homilii kandydaci do bierzmowania podeszli do biskupa, który zgodnie z obrzędem konfirmacji włożył na każdego ręce, modlił się nad każdym z kandydatów i później każdemu namaścił czoło świętym olejem. Przypomnę, że zgodnie z nauczaniem Kościoła Świętego owocem tego sakramentu jest dar Ducha Świętego, który pomaga wzrastać w lasce, jeszcze mocniej łączy człowieka z Chrystusem i Jego Kościołem oraz umacnia wiarę otrzymaną na Chrzcie Świętym. Przeze mnie udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonym tu wiernym parafii katedralnej we Lwowie. Dzisiaj, kiedy przeżywamy to święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła i jesteśmy świadkami sakramentu bierzmowania, który razem właśnie tutaj ta mała wspólnota 6 osób za chwilę otrzyma, jest dla nas ważne, abyśmy też popatrzyli na te wydarzenia też przez pryzmat Słowa Bożego. I to jest, kochani moi, szczególnie wy, kandydaci do bierzmowania, dzisiaj bardzo ważne, abyśmy potrafili patrzeć na świat, na wszystkie wydarzenia, które się dzieją dzisiaj wokół nas, ale też i w nas samych, przez pryzmat wiary, szczególnie przez Słowo Boże. Pewne znaki, które nam towarzyszą w tym sakramencie, one są dla nas też bardzo istotne teraz, szczególnie w tym trudnym czasie, który każdy z nas na swój sposób przeżywa. Chodzi tutaj teraz o modlitwę, o znak krzyża i o przyjęcie tego testamentu na krzyżu, który dla nas jest bardzo istotny, szczególnie dla rzymokatolików, kiedy przyjmujemy Maryję jako naszą matkę, jako tą, która się nami opiekuje i do której się możemy ciągle udawać i prosić o potrzebne łaski, która się za nami wstawia. Otóż pierwszy znak – modlitwa. Jak czytamy dzisiaj Księgę Rodzaju w pierwszym czytaniu, całe wydarzenie się dokonuje właśnie w tym ogrodzie rajskim, który przez niewierność pierwsi rodzice Adam i Ewa utracili. Jak czytamy Ewangelię Jana, gdzie się dokonuje ten testament, to się dokonuje na tym wzgórzu Golgota, gdzie Jezus został ukrzyżowany. Prosimy się, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, racz pobłogosławić te krzyże, aby stały się źródłem zbawienia ludzi. Niech utwierdzą wiarę, pomnożą dobre czyny, pocieszą w cierpieniach i przyczynią się do zbawienia dusz. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak apostołowie otrzymali go w dzień Pięćdziesiątnicy? Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem Twojej bojaźni, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Antoni, przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Stanisława, przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Łukaszu, przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Za obecnego wśród nas biskupa Edwarda, za kapłanów naszego dekanatu i całe duchowieństwo, aby napełnieni Duchem Świętym prowadzili owczarnię Bożą do Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.